Szanowni Państwo, serdecznie witamy na konferencji prasowej poświęconej kilku tematom. Pierwszym tematem poruszonym będzie sprawa ostatniej konferencji prasowej z udziałem wicemarszałka Sobieraja i senatora Geblewicza na temat szpitala w Koszalinie. Senatora Gawłowskiego. Następnie tematem będzie przedstawienie wniosków z kontroli poselskiej, która miała miejsce w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która dotyczy programu Społecznik i podejrzenia wydawania publicznych pieniędzy niezgodnie z regulaminem programu i niezgodnie z ustawą o partiach politycznych. I trzeci temat, Polski Ład i jego konsekwencje obecnie dla mieszkańców i przedsiębiorców w całej Polsce. Na sam początek najpierw proszę o komentarz do ostatniej konferencji pana wicemarszałka i pana senatora ze strony pana posła Lubczyka. Szanowni Państwo, zwrócę się do pana marszałka Sobieraja i do pana senatora Gawłowskiego. Zwracam się do was, bo wymieniliście mnie, zmieniaj nazwiska, nazwaliście mnie szkodnikiem, nazwaliście mnie pożytecznym idiotą. Szanowni Państwo, to są skierowane słowa do osób, mówię o tych szkodnikach i politycznych idiotach. To są słowa skierowane do osób, które przychodzą do mojego biura poselskiego. Pan marszałek Sobiera i pan senator Gawłowski nie rozróżniają albo nie widzą różnicy walki ze szpitalem, a działanie w obronie pacjentów i pracowników szpitala. Panie senatorze Gawłowski, ja nie chodzę do szpitala, ja nie szukam problemów. Te problemy zgłaszają do mnie pacjenci, te problemy zgłaszają do mnie pracownicy szpitala. Wielokrotnie to mówiłem, jestem tylko i wyłącznie pasem transmisyjnym tych osób. Jeśli pan chce nazywać mnie szkodnikiem czy pożytecznym idiotą, to pan właśnie zwraca się do tych osób, które przychodzą do mojego biura. Nie przychodzą do pana, bo nie mają do pana zaufania. Zarzucił mi pan też, że nie kontroluje innych szpitali. Oto jest dowód. To są kontrole w szpitalu w Szczecinku. Jedna kontrola, druga kontrola, trzecia kontrola. Nie wydrukowałem wszystkich kontroli, bo ich było kilkanaście. Również pytaliśmy się o szpital w Białogardzie, pytaliśmy się o szpital w Sławnie. To nie jest prawdą. Mógł pan do mnie zadzwonić i po prostu zapytać. To nie jest prawdą, co pan opowiada, albo pan po prostu nie ma takiej wiedzy. Kontrole w innych szpitalach też się odbywają. Też do mnie przychodzą pacjenci, też do mnie przychodzą pracownicy innych szpitali i reagujemy na ich problemy i reagujemy skutecznie. Dodatki covidowe zostały wypłacone, rehabilitacja została przywrócona, gabinet stomatologiczny został przywrócony. W tych trzech kwestiach robiliśmy wiele konferencji, wiele wysyłaliśmy pism i przyniosło to skutek. Gdzie pan był jako przewodniczący Rady Społecznej Szpitala? Co pan zrobił z tymi problemami? Mógłbym równie odbić piłeczkę, że pan jest pożytecznym idiotą, nie robią nic. I mówię to do pana bezpośrednio, bo do mnie przychodzą pracownicy i pacjenci. Mówiąc do mnie tymi słowami, jeszcze raz zwrócę się do pana, zwraca się pan do tych ludzi, którzy przychodzą do mnie z tymi problemami. Do słów pana Sobieraja nie będę się odnosił, bo spójność logicznej wypowiedzi pana Sobieraja jest dość mało płynna. Ja jednak proponuję panu marszałkowi Sobierajowi, że zacznie się wypowiadać przed kamerami, żeby napisał sobie to na papierze, przeczytał dwa razy, dał to poloniście do sprawdzenia, bo ja naprawdę nie rozumiem, co pan do mnie mówi. Panie senatorze Gawłowski, oczywiście, że poprę pana poprawkę dotyczącą 50 milionów złotych, którą złożyliście w Senacie, bo wszystkie dobre projekty należy popierać. Ale nie trzeba tak daleko szukać pieniędzy, na które pan nie ma wpływu. Bo tak naprawdę wpływ na te 50 milionów będzie miała większość sejmowa. Pieniądze można znaleźć w Urzędzie Marszałkowskim. Przecież tam rządzi Platforma Obywatelska. Jest klub radnych Procentrum, który również poprze poprawkę, która będzie dawała pieniądze dla koszalińskiego szpitala. Rozumiem, że wszyscy radni poprą tą poprawkę, a tam Platforma Obywatelska, PSL ma większość, więc myślę, że te pieniądze bez problemu mogą się znaleźć. Nie trzeba przeznaczać 200 milionów złotych na Urząd Marszałkowski, można te pieniądze przeznaczyć na szpital wojewódzki w
Koszalinie. Nie trzeba szukać daleko tych pieniędzy. Z urzędu państwa, z pieniędzy państwowych oczywiście byłoby super, żeby te pieniądze się znalazły, ale jeszcze raz powtórzę, możemy je znaleźć również w Urzędzie Marszałkowskim. Czy pan zareaguje, czy pan zrobi coś w tej kwestii, żeby zdobyć te pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego? Tam ma pan realny wpływ na to, tam rządzi pana ugrupowanie, Platforma Obywatelska. Więc myślę, że oczekuję od pana takiej deklaracji, że pan będzie rozmawiał z marszałkiem Gablewiczem i te pieniądze na szpital wojewódzki w Koszalinie się znajdą. Szanowni państwo, my działamy tylko i wyłącznie w imieniu pacjentów i pracowników szpitala. Nie atakujemy lekarzy, nie atakujemy personelu, bo dzięki temu personelowi, dzięki lekarzom, pielęgniarkom, wszystkim ludziom, którzy pracują w tym szpitalu, ten szpital funkcjonuje tak, jak funkcjonuje, chociaż pan dyrektor Kondaszewski próbuje go zniszczyć poprzez traktowanie pracowników w tym szpitalu. Ja nie chcę cytować słów, które usłyszeli pracownicy od dyrektora Kondaszewskiego. Przeprowadziliśmy wiele rozmów z lekarzami, z pielęgniarkami, z personelem medycznym, jak są traktowani przez dyrektora Kondaszewskiego. Wszyscy dyrektorzy szpitala, czy to w Szczecinku, czy to w Białogardzie, czyli w Sławnie, mówią mi, że ci lekarze, którzy pracowali kiedyś w szpitalu w Koszalinie, przechodzą na nich właśnie dlatego, że tak są traktowani przez dyrektora szpitala w Koszalinie. I jeszcze jedna odpowiedź a propos pani prezes szpitala w Szczecinku. Jeśli taka sytuacja, panie senatorze Gawłowski, miała miejsce, spodziewam się, że mogło mieć to miejsce, ponieważ napisałem pismo do pana starosty o wyjaśnienie, czy to jest prawda, czy pani prezes szpitala chodzi po parkingu i nagabuje lekarzy do pracy w Szczecinku. To jest naganne zachowanie. Od tego jest izba lekarska, od tego są czasopisma medyczne, gdzie lekarze ogłaszają się o podjęciu pracy. Rzeczywiście, jeśli taka sytuacja miała miejsce, jest to naganne zachowanie pani prezes i takie zachowanie potępiam i nic o takim zachowaniu nie wiedziałem i jestem zdziwiony. Od pana senatora Gawłowskiego dowiedziałem się, że taka sytuacja miała miejsce. Pan starosta Lis nie zaprzeczył, więc myślę, że taka sytuacja mogła mieć miejsce. Natomiast jestem po rozmowie również z wicestarostą szczecineckim, który powiedział, że rzeczywiście firma headhunterska została zatrudniona. Nie powiedział przez kogo, nie ma takiej wiedzy, czy to przez szpital, czy przez starostwo, do szukania lekarzy. I to jestem rozumiem. Lekarzy trzeba szukać na uczelniach. Mówiłem już dawno o tym pomyśle, żeby były stypendia dla studentów 5, 6, 4 roku z zapisem, że oni wrócą do tego szpitala, które zostały sponsorowane. Rozmawiałem również niedawno z panem Biłasem, który jest w stanie pomóc w ściągnięciu ludzi, lekarzy i personelu medycznego z Ukrainy, z tych regionów zachodnich Ukrainy. Ci ludzie znają świetnie Polski, mogliby bez problemu pracować w polskich szpitalach. Co więcej, większość, bardzo dużo ludzi studiowało na Ukrainie, Polaków i to są również Polacy, którzy tam pracują, którzy mogliby pracować w Polsce. Ja rozumiem, że trzeba zdać odpowiednie kwalifikacje, ale to każdy, kto przyjeżdża za granicę, takie kwalifikacje musi zdobyć. Więc jeśli chcemy zdobyć lekarzy w Polsce, to musimy się otworzyć na rynek wschodni, tak jak rynek, jak Europa Zachodnia otworzyła się na lekarzy z Polski, którzy w dużej części wyjechali i rzeczywiście dzisiaj do Polski wrócić nie chcą. Także panie Stanisławie Gawłowski, panie radny marszałku Sobieraj, mówicie do moich ludzi, którzy przychodzą do mnie do biura o pożytecznych idiotach i szkodnikach. Miło wam jest tak słyszeć od was, że tak traktujecie tych ludzi. My nie atakujemy szpitala, my tylko mówimy jasno, jak jest zarządzany ten szpital przez dyrektora Kondaszewskiego, polityka Kondaszewskiego. Dziękuję bardzo, panie pośle. Komentarz czy... Dobrze. Szanowni państwo, przechodzimy do tematu numer 2 dzisiejszej konferencji. Mianowicie sprawy w naszej opinii wybitnie bulwersującej, nad którą pracujemy ostatnie 3 miesiące. Po tym jak dostaliśmy informację, że jest duże prawdopodobieństwo, że program Społecznik, który jest dotowany z budżetu województwa zachodniopomorskiego i ma na celu aktywizację obywatelską, jest to program skierowany dla organizacji pozarządowych z całego województwa w subregionie D, czyli tym naszym dotyczącym Koszalina, jest wykorzystywany na organizację imprez integracyjnych Platformy Obywatelskiej. Najpierw zostały nam przedstawione SMS-y, później zostały nam przedstawione zdjęcia.
przez co stwierdziliśmy, że czas zacząć weryfikować te źródła, te informacje. W związku z tym, co miało miejsce przez ostatnie 3 miesiące, zdecydowaliśmy się do następujących kroków. Jutro, z samego rana w Warszawie, złożę w imieniu posła Lubczyka zawiadomienie do Prokuratury Krajowej i do Centralnego Biura Antykorupcyjnego o możliwości popełnienia przestępstwa przez przewodniczącego Platformy Obywatelskiej w Koszalinie, pana Tomasza Sobieraja, i przez zarząd Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Era Kobiet w Koszalinie. Zwracamy się również z wnioskiem do Najwyższej Izby Kontroli o przeprowadzenie właśnie działań kontrolnych zarówno w stowarzyszeniu, w biurze stowarzyszenia, jak i w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, która jest operatorem programu Społecznik, jak i w biurze Koszalińskiej Platformy Obywatelskiej. Proceder wyglądał następująco. Ja może powiem, że tutaj przedstawię Państwu wycinek mały, ponieważ dokumentacja dowodowa jednej teczki wynosi 160 stron. To nie jest rzecz, która wpadła nam nagle, którą dostaliśmy w poprzednim tygodniu i stwierdziliśmy, że na chybcika będziemy gdziekolwiek zgłaszać. To były rozmowy, to była weryfikacja pewnych dokumentów, zwieńczona interwencją poselską w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i weryfikacja projektów złożonych w ramach programu Społecznik. Od początku. W maju i wrześniu miały miejsce dwa projekty zorganizowane przez Koszalińskie Stowarzyszenie Era Kobiet w Koszalinie. Dokładnie mówimy o 14-15 maja i 25-26 września. W tych projektach zamysłem wnioskodawców było to, by zorganizować pikniki ekologiczne, które miały miejsce w ośrodku Lazur w Sarbinowie, który, ważna informacja, to jest pierwsza ważna informacja, należy do członka Koszalińskiej Platformy Obywatelskiej. Tym samym mamy tutaj pewną zależność, ponieważ prezesem Stowarzyszenia Kobiet Koszalin jest radna Dorota Hałat, radna klubu Koalicji Obywatelskiej w Koszalinie. Projekty były napisane tak, że planowo miały się odbyć w określonych godzinach, miały swój harmonogram, pewne inicjatywy zostały przedstawione w taki sposób, że miały się odbywać na zasadzie Nordic Walking, gry edukacyjne dla dzieci. Natomiast ważną cechą Społecznika, i to bardzo ważne, trzeba to podkreślić wybitnie, jest to, że projekty składane w ramach tego programu mają być powszechnie dostępne dla każdego mieszkańca województwa. One nie mogą być inkluzywne czy nie mogą być tylko i wyłącznie dla pewnej wewnętrznej grupy osób. I tutaj ważną informacją jest to, że w sytuacji, w której jeden z pikników odbywał się 15 maja, publiczna informacja o tym, że taki piknik będzie miał miejsce, ogłoszona na portalu Facebook, została przedstawiona 4 maja, czyli na trochę ponad tydzień. Natomiast z SMS-a, który został wysłany członkom Koszalińskiej Platformy Obywatelskiej, wynika, że wiedza o tym, że piknik integracyjny Platformy Obywatelskiej się odbędzie w tym samym miejscu, w tym samym czasie, o tej samej godzinie, dostali 21 kwietnia, czyli na 2 tygodnie przed wydarzeniem. Tym samym oni mieli wcześniej informację o tym, że piknik integracyjny się odbędzie, że nocleg, to też jest ważna informacja, nocleg i wyżywienie są opłacone. Szanowni Państwo, już studenci pierwszego roku ekonomii uczą się, że nie ma nic za darmo, że ktoś za ten nocleg musiał zapłacić. I szanowni Państwo, w wyniku kontroli poselskiej okazało się, że za noclegi i za wyżywienie opłacono, były te pozycje opłacone z budżetu Społecznika ze strony Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Era Kobiet w Koszalinie. Mówimy tu o kwocie 3900 zł. Mówimy tu na razie o jednym pikniku.
Są dostępne zdjęcia w internecie z tego projektu. Można zobaczyć, jak to wyglądało. Bardzo istotnym, powtórzę to faktem, jest, że rozrywki zarówno w SMS-ie ogłoszonym 21 wysłanym do członków platformy, jak i później ogłoszone publicznie, były dokładnie te same, zaczęły się o tej samej godzinie. To jest pierwszy piknik i można by było powiedzieć, że jeden piknik, przypadek, spotkali się w tym samym miejscu, w tym samym czasie. Jest to trochę podejrzane, ale można to jakoś wytłumaczyć. Natomiast absolutnie nic nie tłumaczy tego, że sytuacja powtórzyła się w dokładnie tym samym schemacie we wrześniu. I tutaj tych komplikacji mamy trochę więcej, ponieważ ponownie wniosek został złożony do społecznika ze strony Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej Era Kobiet w Koszalinie. Pieniądze zostały przyznane w wysokości 4000 zł. Informacja publiczna, informacja o tym, że piknik się odbędzie, została ogłoszona na dzień przed piknikiem, 24 września, że 25 września odbywa się piknik w Sarbinowie i że Stowarzyszenie Era Kobiet w Koszalin zaprasza. Natomiast członkowie Platformy Obywatelskiej w Koszalinie dostali informację o tym, że taki piknik się odbędzie 7 września, ponad dwa tygodnie wcześniej, w tym samym miejscu, w tym samym czasie, o tej samej porze, z tymi samymi ponownie aktywnościami, które były ogłoszone najpierw w SMS-ie, później te wszystkie aktywności powtórzyły się na plakacie zapraszającym. Ważna informacja jest taka, że ponownie zapłacono za noclegi ze środków programu Społecznik, zarówno za noclegi, jak i za wyżywienie. Ponownie pojawia się kwota 3900 zł. Podejrzane w naszej opinii jest to, że nie ma żadnej listy obecności, która była dołączona do sprawozdania życiowo-finansowego zarówno w projekcie z maja, jak i w projekcie z września. Nie wiemy, ile osób realnie wzięło udział w tych piknikach ze strony Stowarzyszenia Aktywności Era Kobiet Koszalin, ponieważ tej informacji też brakuje w sprawozdaniu życiowo-finansowym, co znowu budzi podejrzenie, że tak naprawdę to grono było wcześniej poinformowane. Nie wiemy tak naprawdę, kto w tym projekcie brał udział, a jeżeli był to projekt dostępny publicznie, dlaczego ta informacja została ogłoszona tak późno, na dzień przed? Stowarzyszenie Era Kobiet Koszalin tutaj działa głównie w Koszalinie, działa też w innych regionach województwa, natomiast nie jest nikomu łatwo, nikt nie jest zmotoryzowany, żeby z dnia na dzień podjąć decyzję, jadę do Sarbinowa, do ośrodka Lazur, przypominam, ośrodek należący do członka koszalińskiej Platformy Obywatelskiej, tam spędzić czas na pikniku. W związku z tym, że mamy podejrzenie, że tak naprawdę pikniki były wyłącznie pewną wydmuszką do tego, żeby zorganizować realnie pikniki Platformy Obywatelskiej, które prawdopodobnie były opłacone właśnie z tych publicznych pieniędzy, zgłaszamy zawiadomienia o możliwości złamania ustawy o partiach politycznych, ponieważ finansowanie partii politycznych jest jawne w naszym kraju i pełna sprawozdawczość powinna mieć miejsce ze strony Platformy Obywatelskiej w Koszalinie. Budzi nasze wątpliwości również to, że prawdopodobnie doszło do sfałszowania pewnych dokumentów już po rozpoczęciu interwencji poselskiej w dniu 28 listopada 2021 roku, ponieważ zostały dodane do dokumentacji dokumenty, które nie pokrywają się w żaden sposób z dokumentacją projektową, która miała miejsce wcześniej i nie pokrywają się z danymi, które zostały opublikowane czy sprawozdane w ramach ostatecznego sprawozdania życiowo-finansowego. Naszą uwagę wzbudził również fakt, że sprawozdanie z projektu wrześniowego można było złożyć maksymalnie do 10 listopada. Przypomnę, że nasza kontrola rozpoczęła się 28 listopada i absolutnie niezrozumiałym jest znalezienie się w tych dokumentach oświadczenia ośrodka Lazur z 13 grudnia. Tak naprawdę nikt nie wie, kto o to oświadczenie wnioskował, w jaki sposób ono się znalazło 3 miesiące po wydarzeniu tak naprawdę, że w tym oświadczeniu jest napisane, że ośrodek był wynajmowany przez, czy tam kwatery noclegowe były wynajmowane przez Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej Era Kobiet w Koszalinie. No, zgodnie z fakturami tak wynika, natomiast to oświadczenie nie wnosi nam absolutnie nic. Jeżeli Lazur chce
być tutaj uczciwy. Jeżeli ma listy meldunkowe, niech opublikuje listy meldunkowe, oczywiście RODO. Natomiast zakładam, że odpowiednie organy się upomną o takie listy i wtedy wyjdzie, jakie osoby, ile tych osób realnie nocowało w ośrodku LAZUR. Ja może pokażę tutaj Państwu kilka zdjęć. To są zdjęcia z września 2021 roku. Na zdjęciach widzimy radnych Koalicji Obywatelskiej, widzimy Tomasza Sobieraja, który przemawia w ośrodku LAZUR na imprezie integracyjnej Platformy Obywatelskiej. Na tej samej imprezie integracyjnej Platformy Obywatelskiej byli m.in. pan senator Gawłowski, pan marszałek Geblewicz i zgodnie z przekazami, które sami opublikowali na portalu Facebook, to jest kolejne zdjęcie, pozwolę sobie przeczytać. Z pamięci pozwolę sobie przytoczyć, że 20 bodajże 6 września został opublikowany, albo 27 września post, on jest też dostępny publicznie, że na tym spotkaniu integracyjnym został ogłoszony start zarówno marszałka Geblewicza, jak i Tomasza Sobieraja w wewnętrznych wyborach Platformy Obywatelskiej. I tutaj jeszcze jedno takie zdjęcie, ponieważ miał miejsce jeszcze jeden piknik we wrześniu 2020 roku, który również członkowie Platformy Obywatelskiej zostali poinformowani SMS-em, że zarówno nocleg, jak i wyżywienie są bezpłatne. Nadal nie dotarliśmy do informacji, skąd jest finansowanie tego pikniku. Tutaj mamy zdjęcie, jak pan senator Gawłowski stoi za grillem, trochę jak pewien kuchmistrz. No, ma pewną wprawę w grillowaniu, lubi grillować oponentów politycznych, lubi grillować kiełbaski, ale wydaje mi się, że akurat w tym przypadku może wyjść całkiem niezła kaszanka z całej tej afery. I takie kilka słów. Będziemy wnioskować do wszystkich organów, również do Komisji Rewizyjnej w Sejmiku Województwa o wyjaśnienie tej sprawy, ponieważ program Społecznik od samego początku miał służyć organizacjom pozarządowym do aktywizacji lokalnej, do tego, żeby organizacje pozarządowe, krótko, ale też długo działające, mogły wychodzić do ludzi, robić z nimi realne rzeczy. W tej sytuacji, w efekcie tej trzymiesięcznej pracy, mamy podejrzenie, że część pieniędzy ze Społecznika, mówimy to o tysiącach złotych realnie, zostały wykorzystane na cele integracyjne Platformy Obywatelskiej. Żądamy od osób odpowiedzialnych, aby wyjaśniły nam, jakie były ich motywy działania, a jeżeli nie będą zdolne do tego, aby te motywy wyjaśnić, po to składamy wnioski do odpowiednich służb, aby się tymi zajęły. Chcemy usłyszeć wyjaśnienia w sytuacji, w której nasze wątpliwości się potwierdzą. Będziemy podejmować kolejne kroki. Wydaje mi się, że honorowym, prywatnie mogę powiedzieć, honorowym wyjściem już na dzisiaj ze strony pana marszałka byłoby, przynajmniej do czasu wyjaśnienia tej sprawy, zawieszenie się w funkcji członka zarządu województwa, bo przypomnijmy też, że pan marszałek Sobiera jest członkiem zarządu województwa. Stowarzyszenie Era Kobiet Koszalin, którego prezesem jest radna Dorota Hałac z klubu Koalicji Obywatelskiej, jest zatrudniona w Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, który jest też operatorem programu Społecznik. Tym samym wiele sytuacji jest takich, że przecież wyklucza się z brania udziału w konkursach albo urzędników, albo ich rodziny, jeżeli pracują w instytucji, która te środki przyznaje. Dlaczego w tej sytuacji mamy traktować kogoś inaczej? No w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, w której szefowa organizacji zatrudniona w pewnej instytucji, która te środki rozdaje, może też mieć w jakiś sposób wpływ na to, czy faktycznie te środki zostaną przyznane, czy nie. Nawet jeżeli jest zatrudniona w zupełnie innym dziale, to jednak instytucja KAR jest taką wewnętrzną instytucją podlegającą pod Urząd Marszałkowski. Chcemy usłyszeć wyjaśnienia. Wnioskujemy do organów o przeprowadzenie natychmiast czynności służbowych i kontrolnych w celu wyjaśnienia, jak te środki były wydawane. Zebrany materiał dowodowy, bardzo pokaźny, przekazujemy do odpowiednich służb, jak i do wiadomości mediów i liczymy na to, że w najbliższym czasie będzie ta sprawa wyjaśniona, ponieważ jeżeli faktycznie dojdzie do potwierdzenia naszych podejrzeń, to mamy do czynienia z aferą i skandalem na ogromną skalę, której jeszcze w Koszalinie nie było. Szanowni Państwo, no chciałbym się odnieść do przedstawionych tutaj informacji przez radnego Bożeja Papiernika odnośnie
programu Społecznik. Program Społecznik jest programem flagowym realizowanym ze środków województwa zachodniopomorskiego. I tak jak zostało wspomniane, przede wszystkim na realizację pewnych działań mających na celu integrację społeczności lokalnej wykorzystywane przez organizacje pozarządowe. Te podejrzenia co do nieprawidłowości, jak widziałem ten cały materiał, który w oparciu o które zostały w sposób wysnute także wnioski, napawają pewnym niepokojem. Jako radny województwa zachodniopomorskiego także w ramach swoich działań zamierzam złożyć zapytanie czy interpelację do marszałka województwa zachodniopomorskiego o wyjaśnienie pewnych tychże sytuacji, czy faktycznie nie nastąpiło wbrew prawom czy zasadom określonym także etycznym wykorzystywanie tychże środków, które są środkami publicznymi na realizację pewnych celów partyjnych. Myślę, że mamy nadzieję, że tutaj tą odpowiedź, która będzie nas satysfakcjonowała, otrzymamy głównie także z punktu widzenia kontroli, która jest wykorzystywana, czy komisji, która przyznaje te środki na określone działania. Dziękuję. Szanowni Państwo, jeszcze dwa zdania o Polskim Ładzie i osobach, którymi się teraz chcemy zająć. Właściwie chcemy dowiedzieć się, jak oni dzisiaj sobie z tym radzą. Jeśli chodzi o Polski Ład, to Koalicja Polska w parlamencie mówi jasno, żeby zostawić to, co dobre z Polskiego Ładu, czyli kwotę wolną od podatku 30 tysięcy złotych, a zawiesić wszystkie przepisy, które powodują, że dzisiaj polscy żołnierze, polscy emeryci, polscy przedsiębiorcy, polscy pracodawcy tracą na tym Polskim Ładzie. Te przepisy nie mogą być tak stworzone, że ktokolwiek na nowych przepisach traci. No, my mieliśmy ostatnio konferencję z żołnierzami, weteranami, którzy walczyli za granicami naszego kraju i oczywiście ich emerytury są na tyle wysokie, że oni od kilkudziesięciu do kilkuset złotych na Polskim Ładzie tracą. No nie może być tak, Szanowni Państwo, że ktokolwiek z praw nabytych będzie tracił swoje wynagrodzenie. No, oni wypracowali tę emeryturę walcząc dla polskiej ojczyzny, służąc polskiej ojczyźnie, a dzisiaj zabiera im się pieniądze z emerytury. I Szanowni Państwo, drugi problem, który dotyka bardzo wielu młodych ludzi, młodych kredytobiorców, którzy mają kredyty hipoteczne. Mamy taką akcję, żeby pisali do nas ludzie, ile wzrosły raty kredytów hipotecznych, bo dzisiaj widzimy, że te stopy procentowe rosną w górę. Ja rozumiem, że to jest proces antyinflacyjny, żeby zapobiec inflacji, ale to też jest wielki kłopot dla ludzi, którzy takie kredyty hipoteczne mają. Ludzie, którzy są na etatach, ich pensje znacząco nie wzrosły, jeśli w ogóle wzrosły, a raty kredytów jednak do kilku tysięcy lub kilkunastu tysięcy złotych rocznie rosną. Zaczyna już być dzisiaj kłopot. Ta bańka mieszkaniowa zacznie nabierać coraz większych problemów, bo słyszymy, że Narodowy Bank Polski, prezes Glapiński powiedział, że jeszcze dalej będzie podnosił stopy procentowe i to jest naprawdę problem dla wielu młodych rodzin, dla ludzi, którzy mają kredyty hipoteczne. I tu rzeczywiście prosimy o zgłaszanie się. Będziemy apelowali w Sejmie, żeby powstało coś na zasadzie wakacji kredytowych, bo rzeczywiście ludzie mogą mieć problemy ze spłatą kredytową, a nie chcemy, żeby takie mieszkania przejmowały banki, a następnie komornicy. Polski Ład. Zawiesić, zostawić wolną kwotę od podatku, dopracować Polski Ład i wtedy można ten Polski Ład w Polsce wprowadzić, bo też nie ukrywamy, że część osób na tym Polskim Ładzie skorzysta i to jest dobre. Natomiast nie może być tak, że ktokolwiek straci na Polskim Ładzie. I druga sprawa, te wakacje kredytowe, bo to jest coraz większy problem dla młodych ludzi, którzy spłacają kredyty hipoteczne. Panie pośle, tu kilka o tym zawiadomieniu do CBA, gdyby pan odniósł do tej całej sytuacji. Oczywiście, no to nasza interwencja poselska, którą przeprowadziliśmy w KARze, otrzymaliśmy ponad 1500 stron dokumentów i rzeczywiście to trzeba było się im przyjrzeć, no i mamy pewne podejrzenia, że rzeczywiście zostało złamane prawo. Mamy pewne podejrzenia, nikogo nie oskarżamy, niech to wyjaśniam odpowiednie służby i dlatego też do takich służb się
zgłaszamy, bo to nie jest jednorazowa sytuacja. No tu mamy do czynienia dwa razy, ewidentnie wszystko się, że tak powiem, pokrywa. I impreza z Ery Kobiet i impreza z Platformy Obywatelskiej, więc myślę, że są do tego odpowiednie służby. My nie będziemy nikogo oceniać. Niech to wyjaśnią. Jeśli jest, będzie popełnione przestępstwo, to będzie trzeba wyciągnąć z tego konsekwencje. Natomiast jeszcze raz powtórzę, my nikogo nie oskarżamy, my tylko chcemy wyjaśnić sprawy, które dotyczą Koszalińskiej Agencji Rozwoju Ery Kobiet, która wnioskowała o pieniądze ze społecznika. A próbowaliście panowie bezpośrednio z panią Zarowacharę? Szanowni Państwo, ja, Radosław Lubczyk, już na Facebooku zostałem zaatakowany przez towarzystwo związane z panią Różą Hałat. Rozumiem się, że jest coś na rzeczy. Wiem, że pani Róża Hałat wnioskowała chyba, że możemy się spotkać i może nam to wszystko wyjaśnić. Ja przyznam się Państwu, że nie jestem prawnikiem i jakby sprawy prawne chciałbym, żeby wyjaśniały pewne instytucje, które się po prostu na tym znają. Ale jest pan medykiem, panie pośle, zna się pan na medycynie bardziej niż my tutaj. Nie niepokoi pana sytuacja teraz ta covidowa w Polsce? Szanowni Państwo, no to jest bardzo ważny temat. Dzisiaj widzimy te wszystkie statystyki. I mogę powiedzieć jasno, że od 2 lat w Polsce trwa wojna. Od 2 lat w Polsce trwa wojna, gdzie na tej wojnie zginęło już ponad 100 tysięcy ludzi, a głównodowodzący są rzecznikami tej wojny. My mówimy dość jasno, ja mówię dość jasno, że paszporty covidowe to jest takie minimum, które powinno być wprowadzone w Polsce. Dzisiaj widzimy, że w Europie, czy to w Austrii, czy to we Francji jest obowiązek szczepień, przechodzą ustawy, które nakazują się szczepić obowiązkowo. Ja domyślam się, że w Polsce dzisiaj nie jesteśmy w stanie tego zrobić, ale te pandemie statystycznie pojawiają się co kilkanaście lat i powinna powstać taka ustawa, która powinna zabezpieczyć nas przez kolejną pandemię. Ja tylko, szanowni Państwo, przypomnę Państwu, że pięć osób w Sejmie, antyszczepionkowców, blokuje wszystkie ustawy, które związane są z Polską, które są związane w Polsce z pandemią. Widzieliśmy te obrazki z panem premierem, z panem prezydentem. I dzisiaj Jarosław Kaczyński jest niestety, bo ja rozumiem, że on jest świadomy, to jest świadomy, tak jak minister Niedzielski, który mówił dość jasno o pani Nowak, pan premier jest świadomy, ale ich większość parlamentarna wisi na tych antyszczepionkowcach i nie zrobią nic przeciwko tej piące, a w Polsce zginęło już ponad 100 tysięcy ludzi i dziennie umiera kilkaset osób. To jest wojna, która toczy się z koronawirusem w Polsce. A w 5 osób można o nazwiska prosić? Pani poseł Siarkowska jest przewodniczącą. Musiałbym wejść na stronę sejmową i Państwu, bo z głowy nie pamiętam tych... Nie, to są posłowie z PiS-u, pani poseł... Nie chcę strzelać, pani poseł Siarkowska jakby przewodzi tej grupie. Na Komisji Zdrowia na tak zwanej ustawie Hoca zgłosiła poprawki. To się nie zdarzyło się w historii tego parlamentu, żeby poprawki posłów Prawa i Sprawiedliwości nie przeszły. Ja jeszcze tylko skomentuję, bo tutaj od pani redaktor padło pytanie, czy była próba kontaktu ze strony pani radnej Hałat. Pani radna Hałat zablokowała mnie dawno temu na Facebooku, więc tam nie mam za bardzo możliwości interakcji z panią radną. Na jednym z dyżurów powiedziała, że jeżeli mamy wątpliwości, to oczywiście ona nas zaprasza, natomiast my swoje wątpliwości skierowaliśmy w stronę Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego z racji tego, że to on jest operatorem programu Społecznik i to do niego były wysyłane wszelkie dokumenty. I te dokumenty, które tam są, również znalazły się, powinny się znaleźć w dokumentacji. W innych projektach, które były składane ze strony Stowarzyszenia Ery Kobiet, są listy obecności. Bo mamy dostęp do, bo zawnioskowaliśmy o... Dokładnie akurat z tym projektem. On zakładał, że tam będzie nocleg, tylko osób? Tak. Tam w projekcie było napisane, że będzie nocleg, natomiast nie było określone, jakie są warunki przyznania tego noclegu, dla kogo ten nocleg jest, jak ale można się o ten nocleg ubiegać. Tego projektu mieli nocleg, tak, ale publicznie tak? Nie był on ogłoszony, że w ogóle jest możliwość uzyskania noclegu w taki sposób. Więc było to po prostu zamknięte grono, które wiedziało wcześniej, że z tego noclegu będzie można skorzystać. To już insynuacja. Nie, no jakby to jest jasne w dokumentach, bo no skoro... Ale nie macie panowie nazwisk, nie wiecie kto
kto tam ostatecznie stał? Są ci, którzy brali udział w projekcie, czy ci, którzy byli na pikniku Platformą? Pani redaktor, już mówię, bo mamy w SMS-ie informację, że nocleg jest bezpłatny. Nie znamy finansowania, kto zapłacił za noclegi członków Platformy Obywatelskiej w Koszalinie, który miał miejsce w ośrodku Lazur. Jednocześnie we wniosku o udzielenie mikrodotacji była informacja, że nocleg jest, będzie zapewniony dla osób udzielających. Pozostaje to pytanie, tak. Czy osoby z projektu to są te same osoby, które brały udział w pikniku Platformy Obywatelskiej? No i między innymi to będziemy prosić o wyjaśnienie. Z relacji fotograficznej, która została złożona do KAR-u, wynika, że w projekcie Ery Kobiet wzięło udział około 15 osób. Dzięki. Dziękujemy bardzo.